Będzie pochwalony Jezus Chrystus, kochani moi, to naprawdę śnieg chyba w całym kraju pada, bo zapowiadano taką właśnie aurę. I to pięknie. Dzisiaj świętej Barbary. Święta Barbara, właśnie patronka. Pozdrawiamy górników, tych, którzy pracują bardzo ciężko i pamiętamy o nich w modlitwie. Jak mogliście zauważyć, dzisiaj również rano msza święta w Niegowici, a później modlitwa przy grobie mojej mamy Barbary, no i wizyta również u Ireneusza chorego. Po tej wizycie, jadąc dalej, zatrzymałem się w rynku w Krakowie, by tak przejazdem w stronę Italii, po tych rekolekcjach, by jeszcze spojrzeć na ten najpiękniejszy rynek w Europie, tak się nas mówi, sukiennice, Kościół Mariacki. No i pięknie zaczął się kiermasz tutaj, jak zawsze można miód, cukierki jakieś, można barszczyku się napić czerwonego, właśnie na ten barszczyk, moi drodzy, na chwilę. No więc chciałem też złożyć życzenia wszystkim Barbarom, tym, którzy są w naszych domach modlitwy. Jest też pani Barbara Piek, ale też szczególne moje życzenia pozwalam sobie złożyć krakowiance, naszej pani redaktor naczelnej, pani Barbara Rotter-Stankiewicz. To dzięki niej możecie czytać na portalu Padre Jarek. Wiele godzin pracy do późna, wiele korekty, no i praca, całe życie dziennikarstwo. Ile lat w Dzienniku Polskim? 45 lat w Dzienniku Polskim, krakowskim, polskim, no teraz jest polski, trochę pół na pół, nie? Troszkę bardziej się utrenował. Tak. I dlatego życzę Tobie, droga Pani Basiu, najlepsze, co możliwe, no przede wszystkim, żebyś miała radę serca. Uczestniczyłaś w rekolekcjach w Częstochowie też. No i zdrowia, to najważniejsze. No i niech święty ojciec Szarpel prowadzi Cię. Prowadzi Cię jak najdłużej na tej ziemi. Wszystkiego najlepszego i proszę Was też, pamiętajcie o niej w modlitwie. No i chyba się czujesz w rodzinie tej Szarpela. Jak najbardziej. To tak przekonujesz o tym właśnie przy okazji wyjazdów kolejnych, że to rzeczywiście już jest rodzina. To są ci sami ludzie, z którymi mamy sobie do powiedzenia wiele na różne tematy, nie tylko szarbelowskie. A to, co robię dla portalu i dla strony, to robię to z przyjemnością. To nie jest praca, to jest przyjemność dla mnie. Dla Was, to jest też ewangelizacja. Dlatego pozdrawiamy. Cari fratelli sorelle, Mitrovo, voi sapete dove mi trovo? Questa piazza conoscete sicuramente perché c'è piazza centrale di Cracovia, la chiesa Mariana qui sta dedicando, ma bellissima piazza, ogni periodo natalizio, avvento, qui c'è un mercato, bellissimo mercato, vediamo, qui possiamo comprare i biscotti, qualche cosa da mangiare, qualche regalo per Natale. Ma certamente stamattina, perché oggi è Santa Barbara, allora per tutte le Barbare che sono in Italia, che conosco, da Desio, da altri, che mi vengono in mente, tanti auguri, ma certamente voglio dirvi che primi passi stamattina, la celebrazione a Niegowic, nella mia parrocchia è anche preghiera vicino, come dicevo, tomba di mia mamma Barbara, ma sono qui anche con Barbara Rotter-Stankiewicz, giornalista, e lei che è caporedattore del nostro portale padrejarek.pl. E Barbara, allora auguri per lei, ricordate anche nella preghiera. Grazie. Grazie, dica grazie. Grazie. Oh, vedete, no? Vedete. Io vorrei che tanti polacchi parlano in italiano. Allora, tanti auguri, certamente sta andando dopo ritiro a Częstochowa, verso l'Italia, con pane bianco, con questo pezzo che di pane bianco Płatek, che è stato benedetto da arcivescovo metropolita di Częstochowa.
e ci vediamo nei diversi luoghi in Italia per spezzare insieme, per pregare insieme, per dire ancora una volta uno all'altro: auguri, Dio ti ama, Dio ti benedica.